Posumuję bardzo dobrze, wygrywamy w klasie, bardzo się z tego cieszę. Bardzo dobre tempo od samego początku, cały czas bezpiecznie, bez żadnego błędu. Zdarzyło się kilka sytuacji cieplejszych, ale to wynikające bardziej z tego, jak się zmieniała droga. Bardzo się z tego cieszę. Chciałbym podziękować całemu zespołowi M Sport Poland za przygotowanie tego samochodu, bo przygotowali to auto perfekcyjnie. C-Rally za obsługę tego samochodu podczas rajdu. Całemu zespołowi Plon Rally Team, mojemu pilotowi oraz wszystkim, którzy byli zaangażowani w ten start, bo to dzięki nim mamy ten wynik i dzięki nim możemy tu startować. Także jeszcze raz bardzo dziękuję i myślę, że się zobaczymy niebawem na jakichś odcinkach. Tego jeszcze nie wiem gdzie, kiedy, ale mam nadzieję, że jak najszybciej i myślę, że ten start pomoże w tym, żebyśmy mogli gdzieś dalej wystartować. A jak z Michałem ci się rywalizowało? Bo był pierwszy jeszcze dzisiaj rano, ale później przyspieszyłeś to mocno. Z Michałem bardzo fajna walka, bardzo mu dziękuję za walkę, bo naprawdę pokazał też super tempo. Wczoraj pojechaliśmy tak bardziej zachowawczo, poznając sobie rajd, zobaczyć jak wygląda specyfika odcinków, jak przyczepność tych asfaltów. Dzisiaj już nowa głowa i lepsze tempo i wszystko było ze spokojem i fajnie bardzo poszło. Czułeś te emocje, że pierwszy raz u nas w Polsce debiutujesz na trasach RSMP? Tak, czułem ogromną presję, wiedziałem, że są bardzo duże oczekiwania ze strony kibiców, ze strony zespołu, więc naprawdę nie było to łatwe na początku, żeby wystartować do pierwszego odcinka, ale po starcie do pierwszego odcinka już było ok, to ciśnienie zeszło, a po mecie jeszcze bardziej. To tak kultowe, kamionki, patelnie walimskie, no fajnie tam jest, co? Fajne są, szczególnie jak można ty zadebiutować tutaj, jak mówiłem już wcześniej, że to jest trochę takie moje małe spełnienie marzeń, bo zawsze chciałem tu wystartować, bo mam niespełna 30 km tutaj, więc cieszę się, że mogłem spełnić swoje kolejne marzenie, wystartować i przejechać patelnie walimskie. Dziś były dość przyczepne, także było dobrze i ten tył chociaż też troszeczkę uciekał, mimo to, że był pod górę. Chyba tym wynikiem jakby takie podwaliny dały się pod kolejne starty. Jednak sponsorzy chyba zobaczyli, że jest potencjał. No myślę, że zobaczą. To wszystko jest zależne od nich, czy wystartujemy dalej. No mam nadzieję, że to będzie jak najszybciej.